Panie i panowie, witam was bardzo serdecznie w teleturnieju pod tytułem Twój wymarzony dom. Trzech uczestników postanowiło dzisiaj zagrać w wielkim teleturnieju, którego stawką będzie klucz do Garry's Moda, który rozdaje jakiś youtuber dla widzów. Dzisiaj przed państwem gra z nami Kamień. Dzień dobry. Koc Mouch. Oraz Chaken. O nie, Chaken się zatopił. Dzisiaj prezentujemy dla was ten oto wielki blok. W tym bloku naszym zadaniem będzie wybudowanie najlepszego, wymarzonego mieszkania, w którym byście nawet i wy chcieli zamieszkać wraz ze swoją rodziną, psem, kotem, dzieckiem, wujkiem, ciotką i ewentualnie teściową. A teraz przed państwem zaprezentujemy wnętrze tego pięknego bloku. Jak widzicie, mamy czerwony dywan z logiem kamienia, wielkie balony, oczywiście w wannie takie balony, a nie jakieś inne. W doniczce, przepraszam, kaktusy i czas na wielkie wejście. I masz brukowany chodnik. Konfetti. Jaki lag! A teraz zapraszamy państwa na górę. Przydzielimy każdemu uczestnikowi jeden pokój. Chodźcie, zapraszamy. Jedziemy na piętro pierwsze. Chyba ty. Aha. Tak więc zaczynamy od piętra pierwszego. Proszę, Sezamie, otwórz się. Sezamku, otwórz się. Halo, Trochę Chaken chyba wszedł w ten się. Ja pierdolę. I kto jest taki gruby? Czyli jedziemy ostatecznie na ostatnie piętro. Dzień... Co wy robicie? Dzień dobry, witamy, tutaj będzie pomieszczenie Chakena. Zapraszamy. I teraz zapraszamy, na trzecim piętrze będzie mieszkał Koc Mouch. Ale masz ładne okna, szkoda by było, jakby ktoś cię wybił. Bandar, chodź tu! Ale ja jestem tylko prezenterem, więc nie mogę być stronny. O, zajebiście, pochyliście beze mnie. No siema. A tutaj będzie mieszkał Kamień. Czemu mam buty w suficie? Halo! Co to się stało? Jak widzicie, drodzy państwo, trzeszczy w tym budynku, aż normalnie strach się bać tam wchodzić. Już widzimy, że jeden z uczestników coś tutaj będzie robił na balkonie. Ciekawe tylko co. Będziemy teraz przechodzić do pierwszej tury przesłuchiwania uczestników oraz słuchania ich pomysłów i wszystkiego, co będą chcieli tutaj zrobić. A zaczniemy od zawodnika, który zowieł się na YouTubie Chaken. Puk, puk, dzień dobry, panie Chakenie. Ja jeszcze nie skończyłem budować, panie. No ale panie, to jest pierwsza tura rozmawiania z uczestnikami, będą trzy tury, a czwarta to prezentowanie już w pełni mieszkań. Muszę zobaczyć, jak na razie u pana powodzi się pana mieszkanie, widzę. Sypialnię już zrobiłem, jak pan widzi. O kurczę. Tutaj profesjonalna ściana z drewnianych, aczkolwiek bardzo mocnych, szarych drzwi, tak żeby było bardzo oryginalnie. Za tą ścianą jest uniwersalna piekarnia, żeby miał co jeść, jeszcze lodówek brakuje. I aktualnie sobie urządzam gamingowy set, żeby mi chociaż GTA 5 poszło. To teraz pytanie do pana, czego mogę się spodziewać do następnej tury rozmawiania z uczestnikami? Co pan będzie chciał jeszcze wybudować tutaj? Oj, dużo powiem. Oj, dużo. Bardzo. Bardzo mi się podoba ta perspektywa, ta właśnie na przesądzenie tego, że będzie dużo. Ale mam nadzieję, że bardzo dużo dobrego, tak więc bardzo również dziękuję za zaprezentowanie. Może kiedyś się prześpię w pana łóżku. Więc nie ma sprawy. Dziękuję bardzo serdecznie i idziemy do kolejnego uczestnika. O, teraz czas na kolejnego uczestnika, którym jest Koc Mouch. Witamy bardzo serdecznie, przepraszam, że bez pukania. I zobaczmy, co tutaj pan urządził. Wygląda tutaj bardzo, bardzo przejrzyście. Co pan chce opowiedzieć o swoim mieszkaniu w pierwszej turze rozmawiania z uczestnikami? Witam. W pierwszej turze chciałbym tutaj oczywiście powiedzieć, że tutaj oczywiście genezą powstania tego pokoju jest oczywiście nowoczesność. Będzie tutaj nowoczesny design. Jak można zauważyć, coraz bardziej popularne stają się kolorowe tutaj odcienie różnych. Ale proszę pana, tutaj. Tutaj. Tutaj mamy kolorową oczywiście pościel. Jak widać, to jest jedyna taka jeszcze w Europie. Nie wiadomo, czy nawet na całym świecie. A więc dużo tutaj będzie rzeczy takich
sprzecznych, jeżeli chodzi o kolorystykę, czyli będzie tutaj po prostu oczojemność. Jej, lubię wszystkie kolory. Wyposażeniu. Piękne. Wszystkie kolory mają swoją właśnie taką wizję, no nie? Biel to taka czystość i tak dalej. Nie, to będzie piękna sprawa. Każdy fajna pokój lampka będzie miał jakby swoją tematyczną, jakby, że tak, swój tematyczny odcień. Na przykład sypialnia będzie miała taką szarość. Kuchnia będzie w kolorze czerwonym. Tutaj natomiast planuję sobie zrobić taki pokój gier. Dodatkowo na tarasie będzie takie małe schronisko dla zwierząt, dla takich bezbronnych piesków. I czego mogę się spodziewać do następnej tury rozmawiania z uczestnikami? Co do pan następnej tury może pan się spodziewać, że zostanie skończony oczywiście pokój gier, do kuchni zostanie dodana jeszcze parę nowych przedmiotów, a tutaj może jakieś firanki wstawimy, czy coś innego. Super, bardzo dziękuję za oprowadzenie, naprawdę podoba mi się ta schludność, zachowanie takiej tradycji polskiego typowego mieszkania. Dziękuję bardzo serdecznie, widzimy się później. Do zobaczenia. Kamień, czy on wybudował jaskinię? Nie, to nie jest jaskinia. Ale... A co ja, neandertalczyk? Ale widzę, że tutaj pan zachował taki fajny tak, but. To jest bardzo oryginalny żyrandol. Takiego normalnie pan w sklepie nie znajdzie. Mam nadzieję, że będzie kiedyś świeciał. Postaram się. Postara się pan. Co mogę od pana się dowiedzieć na temat obecnego stanu mieszkania? Że urządzamy to jako taką typową kawalerkę dla typowego samca alfa. Tutaj zaczynamy robić kuchnię. Oczywiście i tak pizza będzie zamawiana przez telefon, bo po co inaczej? Trochę mnie to zabolało. Proszę uważać. To takie trochę dym. Mogą teraz skakać jeszcze. Skakać, no to spoko. Sąsiad na dole coś tam robi, że nie wiem, po prostu to... całą chatą trzęsie momentami. To proszę uspokoić. Na policję dzwoniłem, nic nie dało. Nic, cholera. Może nic. Nie wiem, prąd odłączyli. Tu będzie łazienka, ale jeszcze muszę zawiasy w drzwi wstawić. Na razie są... A będzie można kogoś podglądać tam? Jak nie usunę szpary między drzwiami a framugą, to tak. Mam nadzieję. A tutaj co jest szykowane? Tutaj będzie salon taki typowy, kinowy. Na razie kinowy. Jest kanapa. Na razie nie kanapa. Wolno na niej siadać, bo to świeża, nowa z salonu. To tak nie ten. A, świeżo malowane, no i, rozumiem. Tak, i dla każdego typowego samca tutaj krzesełka dla gości. Ale żeby no nie było, pięknie. To muszą sobie, wiesz, przebić balonik odpowiednio. Tak. A oprócz tego, jak ktoś nie lubi robić kupy w ciasnym, ciemnym pomieszczeniu, to może zrobić sobie... Proszę wejść tutaj do środka. O, to dobrze. Pan prowadzący trochę środka. Się zgniótł. No nie wierzę w to. Wielki kibelek na świeżym powietrzu. Ale tylko również jeszcze nie można siadać, bo świeżo malowany. Jeszcze nie podłączony, żeby nie zasrać podłogi. A, rozumiem, czyli pan dba o wszystko tutaj. Bardzo mi się podoba tutaj ten nastrój, szczególnie czekam na ten żyrandol. Czego mogę się spodziewać do następnej tury rozmawiania z uczestnikami? Co pan wybuduje? Dobre pytanie. Aha. To jest bardzo dobre pytanie. To mam nadzieję, że się uda. Zamówię inne specjalne szafki, więc no, może się pojawi coś ciekawego. Ale liczę, że... To na pewno gdzieś będzie. Ale liczę, że zobaczymy coś olśniewającego w tym mieszkaniu. Tak więc bardzo panu dziękuję za rozmowę i widzimy się w kolejnej turze rozmawiania z uczestnikami. Jak widzicie, po pierwszej turze rozmawiania z uczestnikami naprawdę mają oni bardzo dobre i oryginalne pomysły. Ciekaw jestem tylko, czy w drugiej turze będzie jakiś wielki progres ich pomysłów, tego jak oni bardzo są zaangażowani w to, co właśnie robią. Tak więc chodźmy teraz, rozpocznijmy drugą turę, porozmawiajmy sobie z Chakenem. Dzień dobry, witam panie Chakenie, rozpoczynamy drugą turę i zobaczmy, co tutaj się zmieniło w pana mieszkaniu. No, zmieniło się bardzo dużo, zamontowałem sobie, jak widzi pan, bardzo zajebisty dym, jak widzi pan, co on oznacza na tych ścianach, jak pan się rozejrzy. Ale bardzo kolorowo. No. Mam nadzieję, że będzie można z tego tak trochę skorzystać w przyszłości. Można, oczywiście, po programie może pan do mnie przyjść i skorzystać za free. O, tutaj mam, super. Dodałem ultra profesjonalną palącą się lodówkę. Będą bardzo ciepłe... Lody? Po prostu, no, bardzo ciepłe lody, wszystko podgrzewane. A właśnie, po co komu mikrofalówka? Od razu można mieć ciepłe jedzenie z lodówki, przecież to jest majstersztyk. Tak. Widzę, że stół chyba? Jeszcze, a nie, był już chyba. Jeszcze system gamingowy sobie trochę ulepszyłem, jeszcze serwer. Czy można siadać? Nie można niestety jeszcze siadać. Jeszcze, czyli też świeżo malowane. Jeszcze kombinuję, wie pan. Tutaj mam łazienkę ładną na balkonie, widzi o, pan. Tutaj nie dla podglądaczy.
Tak, tak. No, bardzo kwadratowa, taka stylistyka świetna, no, będzie można... Stylistyka świetna, pasująca się w ścianę, podłogę, że prawie tego nie widać. Będzie można zrobić dobre klocki. Po pijanemu nawet pan może trafić do kibelka zamiast do wanny, więc no... Świetnie, bardzo mi się podoba tutaj. A szczególnie ta ściana, która pozwala normalnie oddzielić wszystkie pomieszczenia od siebie, to jest innowacja. No, widzi pan, to jest bardzo profesjonalne. A czy tutaj można... Nie, jeszcze też nie można siadać, jeszcze czyli też świeżo malowane. Tak. No trudno, czekam na progres w trzeciej rundzie, tak. Dobrze. Więc dziękuję panu za rozmowę i idę sobie do kolejnego uczestnika. I teraz przychodzimy sobie na drugą turę do pana Kocmołcha. O nie, on tam sra, to nie mogę wchodzić. Mam nadzieję, że pan już się wysrał. Jasne, zapraszam. Już? O dobrze, już się pan wysrał. O, nawet trzyma pan łom w kieszeni. A więc, dzień dobry tutaj. Aktualnie niestety miałem małe problemy z hydrauliką, więc aktualnie planuję zrobić połączenie, że tak powiem, dosyć nietypowe, czyli jednocześnie możemy siedzieć na toalecie oraz zajadać pysznym obiadkiem sporządzonym w kuchence. Dodatkowo wow. W kuchni pojawił się oczywiście kosz na śmieci, również w srebrnym odcieniu. Może go potem jakoś pomalejemy na czerwono. Ups, wylądowałem prawie u kolejnego uczestnika na górze. To proszę tam uważać właśnie, bo tam niestety kolega nie lubi, jak się temu tam przeszkadza. Właśnie to zauważyłem. Sam niestety do niego ostatnio przylazłem, więc chyba nie będzie miał mi tego za złe. No cóż, kuchnia już jest faktycznie skończona, teraz się bierzemy za pozostałe rzeczy. Mam nadzieję, że się wyrobię w czasie. A jak balkon, czy coś się zmienił na balkonie? Na balkonie jeszcze nic nie. Na razie jest tak trochę pustawo. Kurczę, to jest najmniejszy progres, jak tutaj widzę do tej pory, ale... No niestety miałem mały problem z hydrauliką. Niestety hydraulik musiał chwilkę jeszcze poczekać, zanim w ogóle tutaj przyjechał, więc no tak to wygląda. Cóż, ale liczę, że na trzecią turę będzie można tutaj idealnie coś porobić u pana. Już powinno być okej wtedy. Tak więc dziękuję panu za rozmowę i idę sobie do kolejnego uczestnika. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wbijamy teraz na pana Hatej i zobaczymy, co tutaj u pana się zmieniło. Wow. Ale doszło to jest pięknie. Stanowisko gamingowe. Nie jeszcze w trakcie upgrade'u, bo tu jeszcze brakuje oświetlenia specjalnego i z tyłu zielonej ściany do profesjonalnych nagrywek i mikrofonu. I można korzystać z tego komputera. O Jezu, przepraszam. O nie, można. O, można. O Jezu, wylądowałem tak trochę na chacie. Tak trochę. Ale usiądę sobie do komputera. O mój Boże, no nie wierzę, że mogę tutaj teraz prowadzić swój kanał na YouTubie. Będę mógł z panem coś nagrać? Oczywiście, zapraszam. Jezu, bardzo czekam serdecznie. Na to. O, chyba jakiś uczestnik tam się przez chwilę pojawił. No coś tu. O, chyba coś u sąsiada się dzieje. No właśnie, w sensie cały czas tak, no po prostu znieść nie. Ale się, o, ale fenomenalna zabawa. Właśnie, schodzi pan z krzesła i nagle jest pan wyżej. No. To jakaś magia, ale podoba mi się ta magia. Tak. Widzę, że tutaj nowe zacząłem świetlówki. Powoli robić, tak, nowe świetlówki tam. O, do żurandola podkreślają buta. Jest to bardzo fajnie. O, jakie plakaty! Mario! No, Mario jest Spaceballs, jeden z lepszych filmów komediowych swoich czasów. Space Invaders, Spaceballs, wszystko space'owe. No nie, jest jeszcze Hardcore i Ghostbusters. I Daft Punk. Ja pierdykam, ale to jest pięknie. A tu będzie jakaś konsola? Tak, tu jeszcze potem wyląduje konsola. Xbox Station 5S. Xtreme 3000. O, no to piękna sprawa. Będę chciał kiedyś u pana zagrać na 6 monitorach na konsoli. Niesamowite. Bo to do split screena, żeby w 6 osób można było grać. Wtedy się bierze krzesełka. Zagramy wtedy w planszówkę, tak? Tak, jest. Na 6 osób. Super niestety sprawa. Sofa jeszcze nie wyschła, tak samo kibelek na zewnątrz. Dopiero kurczę. W przyszłości to się stanie. Czyli jeszcze nie można siadać. Bo się hydraulik się opierdziela, no. To chyba nie tylko u pana. No, i dalej nie mogę znaleźć w sklepie zawiasów. Ale już to ładnie wygląda. Będzie można się pokąpać. No, wymieniłem drzwi. Liczę, że kiedyś będę musiał u pana wykąpać. No, jak ups. Pan lubi. Lubię się kąpać, ale jak najbardziej. Ale pan po oczach świeci. Niestety, bardzo przepraszam, ale to jest moja taka praca. Chodzi. Tak więc dziękuję panu za wizytę. Mam nadzieję, że tam 3 karty graficzne nie wybuchną u pana. No nie powinny. Nie powinny, to dobrze. Chodzę wodą. Cieczą. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Podglądnijmy sobie, co jeden z uczestników, a nawet dwóch uczestników, co tam robi na balkonie. Uuu, coś wyleciało z mieszkania pana Kamienia. Ale zróbmy taką akcję paparazzi. Co oni do tej planują zrobić? Przed trzecią turą rozmawiania z uczestnikami. Chyba
Pan zawodnik jeszcze nie zauważył tego. On próbuje posadzić siedzenie na kiblu. Ciekawe po co. A tutaj pan Kocmuch już planuje chyba budy dla psa? Czy to są budy dla psa? Jak to wygląda? To jest niesamowicie ciekawe. Mam nadzieję, że w kolejnej turze dowiemy się, co tutaj będą nasi uczestnicy robić. A oczywiście, jak widzicie, a raczej nie widzicie, nie będzie można patrzeć, co się dzieje w kiblu u Czekana. Bardzo, bardzo dobrze działa ten system. Zobaczymy za chwilę w trzeciej turze, co słychać u Czekana. Dzień dobry, panie Czekanie. Trzecia tura rozmawiania z uczestnikami. Zapraszam do pana. I co tutaj się zmieniło? Tutaj nic się nie zmieniło, ale przestał pan chyba tutaj produkować... O nie! O, już działa! O Jezu! No, widzi pan, taka magia. Świeże powietrze, jak dobrze się tutaj u pana czuje. Bardzo niesamowicie. Co tutaj się zmieniło? Widzę, że kuchnia się ponownie zmieniła. Troszkę się zmieniło, mam żonę, która gotuje. O, w końcu jakaś żonka. No. Inni uczestnicy zapomnieli zapraszać tutaj do swoich mieszkań. Nawet pan może się poczęstować świeżymi nóżkami, które przygotowała. Są bardzo świeże, prosto ze sklepu. Widzę, że tutaj też są kręgosłupy do zjedzenia. Tak, oczywiście. Nawet takie chyba najlepsze mięska są takie pomiędzy kończynami tutaj, jak widzę. Tak. Nawet pan zdjęcie zrobił, jak widzę. Zgadza się. Ale wciąż nie można siadać, świeżo malowane, jak widzę. Można. Na tym jednym krześle można, jeżeli pan kliknie na to klawiszem E. Niech pan zobaczy, jak pan wygodnie siedzi. O mój Boże, jak fajnie się siedzi. Czuję się normalnie w niebo wzięty. Czuję się, jakbym leciał rakietą w kosmos. Ściśnięty przez wszystkich. U mnie to jest po prostu magicznie. O Jezu, wylądowałem trochę za wysoko. Musi to pan tutaj poprawić. Widzi pan, kupiłem nowy serwer od NASA, wow. Serwery sobie zakładam do CS-a, do Garry's Moda oraz do TF-a, ładnie wszystko idzie, tutaj się zaopatrzyłem w green screena oraz ładne różowe światełko. O, widzę, tutaj że... Widzę, że będę idealnie pasował do green screena. Tak. Będę fajnie maskowany. Oczywiście. Tutaj w tym... W kibelku? W kibelku raczej się nic nie zmieniło. A czy można siadać na kibel? Wciąż nie można siadać na kibel, świeżo malowany. Kurde. Tak, świeżo malowany. Jeszcze nie ulepszyłem tego. Ale widzę, że naprawdę sporo serwerów, to będzie można tutaj live streamować na potęgę. Świetny gamingowy pokój. Super, mam nadzieję, że żonka też będzie na live streamach występowała. Tak, będzie, oczywiście. Tak więc chyba no właśnie, jeszcze na łóżkach może się pan położyć, wypróbować tutaj na środku. A ty... To jest najlepsze wykorzystanie takiej ilości łóżek. No normalnie jeszcze jakieś kołderki brakuje. Ale trzymam się za pupę, więc tam ogrzewam sobie łapcie, więc na pewno jest wszystko tutaj okej. Okay. Jeszcze można się czegoś tu nawdychać. Świetna sprawa, fajna sypialnia, polecam. Tak więc dziękuję za prezentowanie mieszkania i widzimy się w czwartej ostatniej turze prezentowanie proszę. Mieszkań. I idę sobie do koca. Ponownie. Dziękuję, do widzenia. Co to się zmieniło? Już się zmieniło tyle, że miałem również czas, żeby troszkę już ugotować jedzenie na później. Tutaj widzimy oczywiście chodzącego burgera, jedynego w swoim rodzaju. O, ale pycha hamburger. Nie no kurczę, ja bym zjadł takiego. Jezu, a można go w tosterze tutaj go zrobić? Można go zrobić w tosterze, już nawet zaraz mogę panu... Wyrzuci pan do kosza jednego. Ale on był tam, wiesz, taki spleśniały i tak dalej. Możemy go również wsadzić sobie do tostera, już panu teraz pokażę, jak go się wsadza. A więc tak, bierzemy sobie załóżmy takiego pokaż tu. Pan, jak się go wsadza. I wsadzamy. I teraz niech on się piecze. Chwileczkę i on pan sobie wyskakuje. Kurde, idealnie, ale myślałem, że właśnie on idealnie na krawędzi się zrobił. To byłaby super sztuczka. Już jest. A więc również tutaj będzie widzimy... Będzie dla gości. To jest oczywiście tak, tu mamy prywatnego oczywiście Grajka, a więc ten pan trzymając tego wielkiego... Kryształka z Simsów. Kryształka z Simsów, oczywiście gra na tym oto headcrabie. I jak tutaj widać, już parę osób, już tam parą osobom podobało oczywiście jego trochę gra, dolarów. Widać, został oczywiście wynagrodzony. Tutaj przychodząc dalej mamy tutaj okna dedykowane. Poproszę jeszcze poczekać, ja też bym tutaj coś panu... Tam do środka, proszę. Zostawiam dziecko. Dobrze, to dziękuję za dziecko. A zaprezentuję teraz panu tutaj. To są okna dedykowane przez firmę Aqua Design Ammano. Fajna firma. Sponsor. Niedługo oczywiście będzie możliwość oglądania rybek przez okna, ale to jeszcze później. A więc jak tutaj mamy magiczną kanapę, na którą można sobie kucnąć.
Czyli kanapa teraz, już, tak. Już można na niej siadać, świeżo już dawno wymalowana. I tutaj możemy również, mamy tutaj pokaz slajdów różnych obrazków. Wow, ale fajna sprawa. Jak to pan robi? No tutaj właśnie... Magia. To jest taka pewna magia, więc wychodząc oczywiście na balkon, widzę, że tutaj... To Miami Vice, o kurde. Mam tutaj kolejne dziecko do schowania w moim schronisku. O, to idealne wykorzystanie. Tutaj oczywiście mamy również dwa buty, które zostały znalezione przed tym domem. Postanowiłem je przygarnąć i je wyhodować na jakieś, wie pan, na jakiegoś porządnego człowieka. Mm-hmm. A tego kaktusa oczywiście, to dziwnym trafem znalazłem, bo wpadł przez moje okno. Ciekawe skąd. No właśnie, tego nie wiadomo. Nie wiem, też postanowiłem, że go przygarnę i może go jakoś wychowam. A tutaj oczywiście widać, że tutaj pańskie dziecko będzie miało oczywiście dwóch wspólnych braci. Dokładnie. I chyba się razem ze sobą dogadają. Mam liczę, nadzieję, że pan wyschowa ich problemów. Na super mężów Stanów. I będą tutaj pielęgnować mieszkanie po panu. No powinni. Mam nadzieję na to. A można już kłaść do łóżka? No jeszcze też świeżo malowane, cholera. Kurczę, no bardzo, nie, bardzo nie, szkoda. Niestety jeszcze z łóżka nie zostało zdjęte, jak pan widzi, tutaj folia jest, dlatego ono się tak świeci. A, jeszcze, no tak, widać. To trzeba najpierw zunboxować to łóżko jeszcze. No, to potem, bo jeszcze chciałem tutaj przemalować trochę ściany i żeby ono się nie zaplamiło, to jeszcze go nie odpieczętowałem. Dobrze, jak najbardziej rozumiem. Widzę, że tutaj zaczyna się wszystko ładnie tu porządkować, tak więc widzimy się z panem w czwartej turze już prezentowania mieszkań dla wszystkich, tak więc dziękuję bardzo i widzimy się następnym razem u pana. Do widzenia. Coś mnie trochę zaskoczyło. Dobry, dziękuję. Super, jak tam u pana? Co się zmieniło? Powoli do przodu. Mamy teraz już tełko i mamy wyrko. Wyrko? Proszę pokazać wyrko. Proszę, świeżo malowane? Zafoliowane? Nie można się kłaść? Wyrko na razie tak, ale może pan sobie siąść obok mnie? O, no dzień dobry. Wyschło w końcu, tylko... O nie, proszę pana, nogi tak jak w przypadku krzesła, tutaj jak pan wstaje, to wylatuje pan w sufit. No zdarza się, to jest norma. Widzę, garnuszek sobie leży. Kurczę, ale tutaj... Trzeba uważać, jak się wstaje z kibelka. A czemu? Proszę sprawdzić. O nie! Proszę pana, no tak się nie robi. Proszę tutaj jakieś płotki amortyzacyjne zrobić. No, na zrobi balkonie. Się, zrobi. Widzę, że tutaj nic się... A nie, kto może... mi garnek z kuchni zabrał? Widzę, że chyba dwie konsole i głośniki pan jeszcze tutaj dodał. To na razie są tylko głośniki, konsola jeszcze nie przyszła. A, czekam, jeszcze, aż dojedzie jeszcze, z Chin. A, to jeszcze trzeba z AliExpress poczekać. No tak, zapomniałem, ta wysyłka długo trwa. No, co się zmieniło? O, green screen, jak widzę, i dobre oświetlenie. Białe lampki. Tak. Nawet takie tak bardzo naturalnie tutaj widzę. Pień, jeden, drugi. No. Super sprawa. Mam Znałem nadzieję, to, że teraz... będzie najlepszy ten wspornik będzie taki, bo przy okazji też sufit mi trzyma. Jakby jakiś sąsiad jednak chciałby skakać po dachu, to mi się nie zawali. Nie? Fajne filary, bardzo mi się podobają. Teraz liczę, że pana materiały będą bardzo profesjonalne dzięki temu green screenowi. Tak. A jak tam łazienka wciąż świeżo dalej, malowana, nie można wejść. Dalej nie przywieźli mi zawiasów. Tu jest ten Kurczę, problem. Kurczę, też z AliExpress? No. Kurczę, szkoda. No dobrze, tak więc jeżeli to jest tyle, to widzimy się z panem w czwartej turze prezentowania już mieszkań przy wszystkich. Tak więc liczę, że jeszcze panu się uda coś tutaj dobudować i widzimy się z panem później. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Pomimo zatrważającej ilości FPS-ów, uczestnikom zostało dosłownie 5 minut, zanim spotkamy się wszyscy we czwórkę ponownie przed blokiem i zaczniemy chodzić po wszystkich mieszkaniach wspólnie. Ale zobaczmy może... Pozglądnijmy, co tam się dzieje u kamienia, co on tutaj próbuje jeszcze tak zrobić. Widzę, że on jeszcze tutaj ogarnia sobie kuchnię do końca. Co za człowiek, a reszta widzę się zabunkrowała już, ale o. Czy tutaj możemy podglądać kogoś? Czyżby Chakena? U Chakena chyba nic nowego się nie stało. Tak więc zaraz się widzimy w kolejnej turze. Dzień dobry, witamy w czwartej rundzie. Tym razem będziemy już prezentować mieszkania dla was, już takie w pełni wybudowane przy wszystkich, tak więc jedziemy sobie ponownie na górę. Mam nadzieję, że tym razem windą pojedziemy normalnie. Na czwarte. Na czwarte. No nie no, tym razem jedziemy na drugie do Chakena. Zaczniemy od Chakena. Tutaj, no to zapraszam was panowie. To jest oto moje zarąbiste mieszkanko. Żonka sobie akurat odpoczywa na łóżku. Jak widać, załatwiłem również sobie kołderkę. Mam pytanie. Tylko jakoś teraz położyć nie można. Tu ona jara.
Czy ten dym jest spoiwacony z tymi plakatami? Ej, moja żona, gnoju! Przepraszam, to na rzecz programu. Załatwiłem sobie, jak widzi pan, zajebistą satelity. Kamerkę. To jest kamerka? Tak. Oraz zajebisty napierśnik pana wielkopałowego. Wow. Okej. To wygląda jak słuchawka telefoni... Kurde, niszczą mieszkanie. Co to było, myślę, że z klatką. A nie, że się rozlał. Okej, nic się nie stało. Jeszcze może łazienkę przedstawię. Już nie jest świeżo malowana, tutaj papier dla higieny. Można wygumować toaletę, jak panowie chcą. Nie, no spoko. Okej. Tutaj jest też mydło, jak widzi pan. O, tutaj takie mydełko do mycia się umyje pana, proszę. A dziękuję. Fajnie się szuruburu. Fajnie się czuję. O nie, prawie wylądowałem wyżej. No i oczywiście ta zasłona. Tutaj szafeczka, jeszcze kaloryfera nie włączyłem. Posuń się pan, muszę kaloryfer włączyć. Jeszcze ta szafeczka, o. Mamy ogrzewanie darmowe. Always keep clean. Nie, open. Tak. Keep it open. No i oczywiście ta zasłona, żeby nikt nie podglądał. Green screen. Tak, green profesjonalny. O, kuchnia jeszcze. NASA. O nie, to jest pana, tak trochę żona jeszcze. No, chyba tam wróciła do kuchni. Tutaj muszę jeszcze włączyć lodóweczkę podgrzewaną. Można siadać? Nie można siadać. O nie, można, świeżo malowane. Ale ma pan wysoki stół. Na jednym można, tylko trochę jest no. Jak ty siedzisz? No dzień dobry panu. Może pan koca się wypróbować moje miejsce? Widzę, że u pana tak samo jak u mnie. Jak się siada, to się staje piętro wyżej. Jasne, ja tutaj oczywiście... Może pan usiąść na tym krześle? Ja tu widzę potencjał w... No ale na krześle, to chce nie chce pan krześle, usiąść, ponagrywać? Ja chcę usiąść w kamerce. No to o, proszę. O. Może pan ładnie No fajnie można nagrywać, to jest tak zwany coach jeszcze różowe nagrywanie. No. Pięknie. Tak no, więc to było mieszkanie pana Chakena. A Chaken, nie zamykasz za sobą drzwi? No po co? A no tak, poczekaj pan. Uwaga, przygotujcie się jakąś... Gotowi... pozwoliłem? Uwaga, więc... Przed państwem jedyna w swoim rodzaju mieszkanie niczym z Narni. A więc otwieramy nasze drzwi i wchodzimy przez szafę. Wow! Wow. Ale fajnie, o Jezu, jak nasrane. W środku oczywiście widzimy tutaj, zacznijmy od tego miejsca. Tutaj mamy wielkie stanowisko. Halo? A, tu. Okej. Tutaj mamy wielkie stanowisko, dodatkowo tutaj jest, które jest zbogacone oczywiście. Chapki po bokach. Dwa wielkie subwoofery oraz dwa wielkie głośniki wysoko, niskie i średnie. Ale mi się podoba to połączenie biurka. No tutaj niestety nie było już miejsca, więc trzeba było coś innego wymyślić. Biurko z biurkiem. Tutaj oczywiście mam dla panów hamburgery, a więc o. Proszę, że tak powiem, sobie usiąść, zasiąść w stole, to zaraz podam jedzenie. O, zapraszam. O, pana też się wstaje piętro wyżej. No, pewnie tak. Tak niestety zostało to już zaprojektowane, więc tutaj świeże burgery prosto do świetnika. Postanowił polecieć. No. Dziękuję bardzo serdecznie. Hamburgerek i to wszystko. A, jeśli państwo zjedli, to można. O, tutaj widzimy hamburgera w swoim naturalnym środowisku. On może sobie się kręcić. O kurde. Fidget spinner, okej. Tu mamy łyżeczko proszę, tu mamy łyżeczko mowę, jak widać tutaj. Rocky się idealnie zmieścił. Jak ładnie. No siema. No hej. Fajnie się leży. Chcesz ten kamień poleżeć? Proszę nie znać mi na twarzy! A więc tutaj widzimy oczywiście, tak jak już nie wspomniałem, taki pomnik. Tu mamy ciężkiego ludka, który został przytłoczony przez Simsy, bo logo na górze symbolizuje Simsy. I on oczywiście uprawia sztukę grania na headcrabie. A więc możecie podziwiać i nawet posłuchać. Niestety tutaj już ktoś mi zaczął powoli zabierać moje wykończone ściany. Jak widać tutaj są ściany w żółtym kolorze. Ale niestety to nie pozostało już w tym odcieniu. No ale cóż, jak tutaj widzimy, mamy tutaj na przykład kanapę. Ta kanapa jest oczywiście do stania, bo gdyż ponieważ
całe mieszkanie służy do siedzenia, to jedno miejsce takie tutaj musi stać. Dostanie, czy nie, no, nie kłócać, tylko stać. I jak się stoi, to można sobie wtedy oczywiście pooglądać piękną oczywiście tutaj wystawę blasków. Czekaj, muszę się odwrócić i zobacz. Tu mamy również, że tak powiem, kom. To jest Vice City. Mamy tutaj taką chwilę wyciszenia dla organizmu ludzkiego. Tu oczywiście mam jeszcze okna, zapomniałem wspomnieć. Z akwariami. To są okna z akwariami, dokładnie. Sponsor. Z krewetką. Ojojojo. Ale lewitują? Czakiem, coś ty zrobił. Tak nie wolno. A oczywiście, jak wyjdziemy na zewnątrz, to mamy oczywiście tutaj schronisko dla rzeczy... Zaginionych. Ogólnie. A więc tak, tutaj Rocky mi przyniósł swojego syna, który się wychowuje wraz z Adasiem oraz Tomusiem na dole. Mają tutaj... Syn nie ma imienia. Mają również w swojej klasie tutaj dwóch kolegów w postaci dwóch lewych butów, bo prawego nigdzie nie było. Oraz tutaj kaktusa, który wpadł mi przez okno, nawet nie wiem przez... Ej, zaczynam widzieć pewną zbieżność twojego schroniska z tym czymś, co wystaje z mojego balkonu. Niestety nie wiem, bo naprawdę to do mnie... Wrzucił twojego hamburgera, no niestety. To tutaj oczywiście do mnie wpadł ten kaktus, a to gówno to nawet nie jest koncipiał. To jest może twój komi tam. Dobrze. Jeżeli to jest, jeżeli to jest tyle, to bardzo fajne mieszkanie i jeszcze idziemy do mieszkania pana ryby. Ale przepraszam, co tutaj się stało? Jeszcze tak muszę zapytać na korytarzu. Nie wiem. To nie moje. Ktoś zostawił deskę. O. Okej. Uhuhu. A jednak może to było moje? Dobra, zrobiłeś nowe wejście. W końcu wejście jest. O. A to jest wciąż nie... To dalej nie przeszły zawiasy. Czyli zrobiliśmy super wejście. O, ktoś chce się pokąpać ze mną? Gorąca atmosfera tam panuje. No tak trochę. A wciąż nie można siadać na kiblu. Znowu świeżo malowany kibel. No niestety. To nie opowiadaj, ten kibel. Opowiadaj, pani kamieniu. No tak. No generalnie tu proszę buty zostawiać, jak ktoś ma, panie czapy. Same lewe buty. Okay. Chyba nam przed małych wystaje z... Tak, tu jest stanowisko gamerskie z profesjonalnym oświetleniem na palach, z tyłu green screen i komputer się chyba przegrzał troszkę. Można oczywiście, możecie oczywiście posiedzieć sobie chwilkę. Rocky, przetestuj, bo dla mnie to stanowisko jest idealne. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście jestem zapalonym gamerem, jak zauważyliście. Widać, zapalonym bardzo. Tak, obok mamy łóżko, niestety jeszcze sprężyny są świeże, więc nie można się na nim kłaść. Wszystko jest świeże, czuję, że szanuję. Teraz... Tak, mamy tu kuchnię, tylko że jak to bywa w kuchni takim, to raczej jest nieużywana i wszystko zamawiamy z internetu. W sensie, widzę, że ma tutaj krzesła na balonach Free. Proszę poczekać, wszystko po kolei. To możemy szybko przeskoczyć na balkon, gdzie są właśnie krzesełka dla gości. Każdy, żeby móc wziąć krzesełko, musi zbić sobie balon i... Jak fajnie. Jakieś gówno mi tutaj ktoś przyniósł. O nie, moje krzesło, co jest? Co ty się dzieje? Moje krzesło! Jakby komuś bardzo się chciało, to tutaj na świeżym powietrzu można kibelka, tylko trzeba uważać, jak się wstaje. O, dzień dobry, sam sobie. Pan już się raz przekonał o tym. O nie. Proszę uważać, proszę mnie ratować. Jestem za cichu skoczył. Nie. Tu jest kółko, to jest... widzę, że tu masz szakę z automatyczną podpowiedzią z tym kółkiem, prawda? Tak. Weźcie Gravitygana. Weźcie Gravitygana i zobaczycie, że są podpowiedzi. Proszę sobie zagrać w szachy. Kto wygra w szachy? Chaker. Chaker. Panie, co pan robi? Automatycznie. Cały alkohol pan zniszczył. Dzięki temu kamień ma... zapas alkoholu. Kamień ma plus jeden głos w zamian za to, że mu zepsuł to. Konsola przyszła do pana. Jest konsola, tylko jest problem, bo takiego dziwnego pada przysłali, że właśnie wygląda jak szachy. To ja sobie to proszę pana pożyczę może, jak chcę takie coś do domu na przykład. O, dziękuję bardzo. Mogę pożyczyć, czy nie? A może pan, tylko proszę jutro. Konsola nie działa na 6 monitorów. Dobrze, to zwrócę jutro. Zdarza się. I tu tak, rower mamy jest... piękne plakaty, rower postawiłem. A, żrandol.
I pamiętałem, tak, żyrandol z pięknymi obuwiem. To jest tak ku czci obuwia wystającego z sufitu. I jest oczywiście coś, jest śmietnik, żeby w razie wywalić pewnych śmieci albo coś. No, aha, pan prowadzący chyba chciał... skorzystać ze śmietnika. Tak. O nie, śmietnik się wywrócił. No nie, bo ja tam jestem. I czy to byłoby na tyle? To przerażę. Jest właśnie to mieszkanie? Generalnie to będzie to, no. To ja biorę lewego buta dla koca. Tak więc dziękuję. Prawego buta. O, dziękuję panom. Bardzo. Dziękuję panom za zaprezentowanie mieszkań i widzimy się za chwilę przed blokiem. O nie. Wszyscy założyli buty? Tak, chyba nie. Tak więc ludziska, to by było na tyle, jeżeli chodzi o teleturniej. Głosujcie w komentarzach oraz na Strawpolu. Link macie oczywiście w opisie i też jako top comment, który sobie przypnę w komentarzach. Głosujcie, kto ma wygrać gift code'a do Garry's Moda i kto ma z nim zrobić absolutnie co chce, na przykład rozdać w konkursie, czy dać mamie, babci, komukolwiek. Głosujcie na zwycięzcę, czy będzie to kamień, czy będzie to kocu, czy będzie to czaken z żonką.